To jest przychodnia. No, czekają, a biją brawo. No. Dobrze, proszę pani. Na koniec pani powiem tak. Niech pani bierze te tabletki 3 razy dziennie po jednej. Albo 1 raz dziennie po 3. To se pani tam już w ulotce doczyta. No, skutków ubocznych pani nie czyta, bo i tak pani poczuje, tak? No i bardzo proszę za pół godziny, nie za pół godzinę, mówię, za pół roku do kontroli, dobrze? No, dobrze, do widzenia. To tam teraz następny. Pan Żurkowski, proszę. Cholera jasna, RODO. Przepraszam. Pan z chorobą weneryczną, proszę. Nie ma? No dobra. No to może pacjent z godziny 10:05, 10:06, 10:07. Cholera, od tyłu zacznę, no. Pacjent z godziny 20:30, 20:31, 32. Cholera, pieprz, RODO. Pan Kiderys, proszę. Jestem. Jest? Proszę. Proszę bardzo, co? Proszę. Co pana sprowadza? Coś tak pan widzę, taki jakiś blady, niewyraźny, jakiś taki coś nie bardzo, co to, grypa? Panie doktorze, ja mam wrażenie, że ja nie żyję. Tam zaraz nie żyje. Po czym pan wnosi? No, pogrzeb się odbył, stypa była, ciocia Marysia piękne przemówienie powiedziała. Ja nie wiedziałem, że ja taki dobry facet byłem. Tylko ten trębacz tak trąbił cały czas przez twe oczy zielone. Ja nie wiem, może mają jedną piosenkę na każdą okazję. Rozumiem, pan sobie żarty robi, tak? Żarty pan sobie taki. Przyszedł pan sobie robi żarty. Ja czułem, że pan doktor mi nie uwierzy. No pewnie, no. No proszę mi jakoś udowodnić, że pan niby nie żyje, pan za światów, no. Wujek Stefan pana pozdrawia i prosi, żeby pan zdjął urnę z telewizora, bo już tych głupot słuchać nie można. Wie pan, patrząc na to, co jest w telewizji, to każdy tak może powiedzieć, no. Nigdy pana nie lubił i opowiadał mi tę historię z plackiem. Z jakim plackiem? No krowim plackiem, co pan się nie w pizzę bawi. Dobrze. Wierzę panu. No dobrze, no to w tej sytuacji to wierzę panu, ale ja się zastanawiam w tej sytuacji, no co pana tutaj dzisiaj sprowadza? Wizyta kontrolna. Tyle czasu czekałem, żal, żeby się zmarnowała. No ale wie pan, w tej sytuacji to o co ja mam pana zapytać? Czy coś pana boli? No. Skoro już tu jestem, to niech pan pyta. No to dobrze. No. Boli pana coś? Buty mnie cisną. Normalnie bym powiedział, że się rozchodzą, ale w pana przypadku to... Chociaż nie. Moment. Pan miał zespół niespokojnych nóg. To może się jednak rozchodzą. Nie, leżę spokojnie. Miejsca mało. Dobra, co tam dalej? Prześwietlenie jakieś rentgena pan robił? Cały czas próbuję, ale kiepsko na zdjęciach wychodzę. No i sam pan widzi. No i co ja mam tu wpisać w papiery? Co ja w tej sytuacji mam wpisać w papiery? No. Chociaż nie. Zaraz. Moment. Nie boli pana? No nie. A wcześniej bolało? No tak. Czyli jest poprawa. Czy ja wiem? Ja panu mówię, jest poprawa. Dobra, co tam dalej pan miał jeszcze tak? Była niska temperatura, jest? Nie, bardzo nie. Widzi pan, kolejny sukces, dobra. Co tam dalej, kołatanie serca? W ogóle nie ma. No i widzi pan. No. No i kolejny raz lekarz wygrał z przypadłością, no. No ale panie doktorze, przecież ja nie żyję. No. I tylko to jest problem, no. Co ja mam tu w papiery wpisać, co? Pacjent umarł po tylu sukcesach medycznych, jak to będzie wyglądało?
Mi się wydaje, panie doktorze, że to po tych czerwonych tabletkach. Nie, czerwone tabletki bardzo dobre. Czerwone tabletki bardzo dobre. Chociaż nie, moment, to nie dla pana miało być, cholera, kartki mi się skleiły. Czerwone tabletki odstawić, dalej pan bierze? Odkąd odszedłem, to nie. Bardzo dobrze, bo mogą szkodzić. Czyli co? Pomylił się pan? Tam, zaraz pomylił. Proszę pana, zarobiony jestem, no. Szpital, pogotowie, SOR, prywatna praktyka, a jeszcze w niedzielę obiady u teściowej. Też choruje? Żeby chciała. Może zapisałbym te czerwone tabletki, byśmy mieli piękną uroczystość, a tak? Co niedziela rosół na smutno. No ale tak, ale co, tam źle pan tam panu do góry, no co tam, spokój, żadnych problemów, beztroskie życie. Przepraszam bardzo, przesadziłem, pożycie. No nie, o pożyciu to nie ma mowy, jest zakaz. A z tym spokojem to też bez przesady. Było fajnie, ale do momentu, kiedy się dowiedziałem, że moja teściowa też tam jest. Sam się zastanawiałem, jak się tam dostała, ale podobno tak długo się wykłócała ze świętym Piotrem na bramie, że nie wytrzymał i ją wpuścił. Umie baba. Zawsze umiała. Zaraz, a czemu nie trafiła na dół? Oni ją stamtąd wyrzucili. Się pokutnicy zbuntowali. Powiedzieli, że pokuta pokutonem są jakieś granice. Dobrze pan mówi. Będę musiał się ze swoimi grzechami przyłożyć, żeby nie trafił tam, gdzie moja teściowa. No. A najgorsze jest to, że ona tam w niebiesiek ze mną w chórze śpiewa. I cały czas mi mówi, że ja fałszuję. 2 dni w tygodniu próba. A ona stoi za mną i mi nadaje. Wiesiek, jak ty fałszujesz. Wiesiek, czy ty słyszysz, jak ty fałszujesz? No jak ja mam słyszeć, jak ona mi ciągle nadaje? A tak poza teściową, jakie tam ogólnie towarzystwo? Co będę panu doktorowi mówił? Wszyscy tam pana znają. Mówią na pana doktor ostatniego kontaktu. Tam zaraz ostatniego. No mówiłem panu, szpital, pogotowie, prywatna praktyka, zarobiony jestem. No każdy ma prawo popełnić błąd. No tak na pana mówią, doktor, błąd. A święty Piotr ma do pana pretensje. O co? Że się z kataru wyleczyć nie może, bo mu się ciągle brama nie zamyka. Dlatego mnie do pana wysłał. Powiedział, Wacławie, wie. Idź do pana doktora, napij się z nim, dużo się z nim napij, a potem niech wsiada w samochód i przyjeżdża do mnie. A do świętego Piotra to w którą stronę? Po alkoholu to w każdą jedną. No dobrze. Podsumujmy dzisiejszą udaną wizytę lekarską. Dobrze, może od razu umówimy się na następną. Proponuję panu 15 kwietnia. Dobrze. Roku 2021. Dobrze. Nie, 2022. Dobrze. Ale po południu, bo rano mam wizyty domowe. Może być, mam czas. A proszę mi tak na koniec. Tak prywatnie, jak tam u góry jest? Prywatnie to całkiem fajnie, ale ja tam jestem na NFZ. Dzień dobry. Dzień dobry. Szefa apteki nie ma? Chory, grypa. A ja nie mogę być, też jestem magistrem farmacji. Z facetem się szybciej dogadam. Będzie za tydzień. Nie mam tyle czasu, mam 1 godzina i 5 minut. Nie rozumiem. No wie pani, 5 minut na zakupy i godzinę, żeby lek zaczął działać, jak w reklamie.
A jaki to lek? Chodzi o taki lek, żeby mnie za godzinę postawił na nogi. A, przeziębił się pan. To może jakieś witaminy na wzmocnienie? A czy one wzmacniają? A, no tak, ogólnie. No, ogólnie. Ogólnie to jestem mocny. Szczegół mam słaby. A jaki to szczegół? To pani powiedzieć, no. Chodzi. Chodzi o to, żeby konar zapłonął. I przyszedłem po podpałkę. A, czyli ma pan problemy z erekcją? Nie, słaby dzień mam. Ale proszę pana, to naprawdę nie ma się czego wstydzić. No, w tej chwili to jest tak popularne jak katar. No bo widzi pani, żona ma jutro urodziny. Chciałam jej zrobić niespodziankę, nie? Że wchodzę do domu i od drzwi tadam, niespodzianka. No i chodzi o to, żeby było sens robić to tadam, no. Dobrze. Czyli dla jasności, chodzi o stymulację erekcji. Symulacja? Żadna symulacja. Ma być i już. Dobrze. Sporo tu tego mamy. O, tylko musi pan pamiętać, żeby zażyć na godzinę przed. Tak, tak, specjalnie zegarek ze stoperem kupiłem. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry. A witam sąsiada. O, ale fajny jest zegarek ze stoperem. Biega sąsiad. Nie, jajka gotuje. Na twardo. Na razie na miękko. Na twardo najlepsze. Wiem. Ale widzę, że sąsiada też coś dopadło. Katar. No to tak jak mnie, to cały czas mi cieknie, no. A mnie nie. To pewnie sąsiad zadowolony. Nie bardzo. A słyszał sąsiad ten nowy dowcip? Co najbardziej wkurza impotenta? Grawitacja! O kurde, no ty... A co sąsiad taki wkurzony nie śmieje się? No w ogóle nie śmieszne, w ogóle. Z leków, o które pan pytał, mamy tutaj... A witamina C jest? Ale witamina C to panu nie pomoże. Mi pomaga. A na pewno nie zaszkodzisz, to mnie wiadomo, nigdy nie próbowałem. No dobrze, to dopiszę. To na pana problem. Mamy do wyboru takie dwa bardzo dobre leki. Jeden. Biorę. Który? Oba. Ale to pan musi uważać, żeby pan nie przesadził. Najwyżej będzie pożar. Kurczę, ja też mam chyba jakieś zapalenie. A jakie sąsiad ma objawy? Tak mnie ścięło, że nie mogę wstać. No to tak jak ja. To pani mi sprzeda opakowanie tego, co sąsiad kupuje, skoro to takie skuteczne. Moment, jeszcze ja kupuję. Biorę wszystko, co tam pani ma. To pani mi sprzeda coś podobnego do tego, co sąsiad wykupił. Biorę wszystko podobne, co tam pani ma. Sąsiedzie, tak się nie robi. To pani mi powie, co sąsiad wykupił, a ja to kupię w innej aptece. Nie wolno pani, nie wolno, tajemnica spowiedzi. Ale to pan bardzo dużo zapłaci. Będzie mnie stać, że tak się wyrażę. Pierwszy duży wydatek, z którego żona będzie zadowolona. Dobrze, to za chwileczkę z panem skończę. Proszę podjechać od zaplecza, bo to bardzo dużo kartonów będzie. To ja poproszę tak, szałwie... Rudoskorbin. Tak. I coś na męski problem, bo mam kłopoty z erekcją. Nie ma. Tamten pan wszystko wykupił.